Radioteatr. Słuchowisko autorskie. Kocia brygada poznaje obieże świata. Autorstwa Ewy Wyszyńskiej. Czyta Karolina Bastkolasa. W poprzedniej bajeczce poznałeś już Lunę i kapitana Miau. Dzisiaj chcę ci opowiedzieć o tym, jak pewien duży, czarny kociak, niezwykle tajemniczy, pojawił się pod oknem kociej brygady, a właściwie w stojącym tam śmietniku. I co z tym wszystkim wspólnego miała mysz? Kocia Luna obudziła się dzisiaj bardzo wcześnie. Nie było w tym jednak nic dziwnego, bo Luna stanowczo należała do skowronków, chociaż oczywiście była kotem. W ten sposób nazywa się kogoś, kto lubi wstawać razem ze słońcem. Kotka przeciągnęła się i poprawiła srebrne futerko. Miau! Mruknęła. Brr! Potrząsnęła łebkiem. Dzień zapowiada się naprawdę wspaniale! Zawołała przez otwarte okno i zeskoczyła z parapetu na zieloną trawkę. Kapitan Miau był całkowitym przeciwieństwem Luny. Można byłoby go uznać za największą sowę w całej okolicy. Mógłby przespać cały dzień, a potem rozrabiać do północy. Uwielbiał wylegiwać się w swoim posłanku, jednak dzisiaj coś wyrwało go ze snu. Co za hałasy! Zamruczał zaspany kapitan. Nie dadzą kotu pospać nawet w sobotę. W tym czasie Lunka przebiegła wzdłuż krawężnika i wślizgnęła się przez okno do domu kapitana Miau. Dzień dobry, kapitanie! Zawołała radośnie jak wcześniej i przylizała łapką białe wąsy. Czy dobry, to się dopiero okaże! Odezwał się półszeptem niewyspany kapitan. Źle spałeś? Obudziłam cię? Zapytała Lunka i podeszła do miski stojącej przy kanapie. Nie ma nic lepszego niż świeża woda o poranku. Kapitan ziewnął i przeciągnął się powoli. Naprawdę nie znosił wstawać tak wcześnie, ale skoro już musiał, nie było na co czekać. Podskoczył jak oparzony i uważnie się rozejrzał. Nie ty mnie obudziłaś, Ludo. To te potworne hałasy, stwierdził skupiony. Natychmiast muszę odnaleźć ich źródło. Podszedł do okna. Dźwięki stały się bardziej wyraźne, więc musiały dobiegać z zewnątrz. Wskoczył na parapet i obserwował podwórko. Po chwili dołączyła do niego Luna. Ludzie już wstali. Pewnie oni tak rozrabiają. Powiedziała kotka, ale kapitan gestem łapki ją uciszył. Ciii, słyszysz, Lunko? Ewidentnie ktoś grzebie w śmietniku. Luna nastawiła uszy. Rzeczywiście. Z blaszanego pojemnika na odpadki dobiegały stuki i puki, ale klapa była zamknięta. Może ktoś tam utknął? Wystraszyła się Luna. Kot uwięziony w śmietniku bardzo mocno się boi, dlatego zawsze powinno się dokładnie domykać pokrywy od pojemników. Jednak ludzie czasami o tym zapominają. Biedny zwierzak włazi do środka, skuszony jakimś smakowitym zapachem, potrąca ogonem klapę, która zamyka się i bach! Zostaje uwięziony. Kapitan Miau wraz z Luną zeskoczyli na trawnik i wolnym krokiem zaczęli skradać się w stronę tych dziwnych dźwięków. Nagle usłyszeli ze środka czyjś głos. No przecież musi tutaj gdzieś być, zamruczał ktoś ze śmietnika. Halo, utknąłeś? Zawołał kapitan i postukał łapką w żółty plastik kontenera. Ja? Utknąłem? A skąd? Odpowiedział nieznany głos. To co w takim razie tam robisz? Spytała Luna i również uderzyła łapką w śmietnik. Przez chwilę nieznajomy nie odpowiadał, aż w końcu klapa pojemnika się uchyliła, a z ciemności wyłoniła się para błyszczących oczu, potem czarny pyszczek i nos z białą plamką na samym czubku. Szukam myszki!
Rzucił kot, który właśnie zaczął wydrapywać się ze śmietnika. Jesteś śmietnikowym kotem? Zapytała Luna, ale ich nowy sąsiad tylko się uśmiechnął. Kapitan Miał zorientował się, że ten kociak rzeczywiście musi mieszkać gdzieś tutaj, na zewnątrz, a nie tak jak on czy Luna w domu. Chcąc przerwać dziwną ciszę, odchrząknął i szybko wymiałczał. A jakiej myszki szukasz, kocie? Wybaczcie, zachowałem się niegrzecznie. Należy się przedstawić, odparł nieznajomy. Jestem Baltazar i nie mieszkam nigdzie. Ja podróżuję. Zerknijcie na chwilę, proszę. Zrobił krok w bok i wyciągnął zza śmietnika starą, pogiętą mapę. Tyle świata już zwiedziłem całkiem sam. Jestem prawdziwym obieżyświatem, podróżnikiem i odkrywcą. A teraz muszę znaleźć tę myszkę, co żem ją gdzieś zapodział. Baltazar schował z powrotem mapę w to samo miejsce i dokładnie rozejrzał się dookoła. Luna pomyślała, że to naprawdę tajemniczy kocur. Jego czarne futerko było gdzieniegdzie pokryte kurzem, więc chyba rzeczywiście nie miał swojego domu ani człowieka, który by o niego dbał. Baltazarze! Zaczęła cichutko kotka. A nie jest ci czasami smutno tak samemu? Czarny kocur wybuchł śmiechem. Smutno? A czemuż miałbym się smucić? Zapytał Baltazar i szeroko wyszczerzył zęby. Mam święty spokój, robię co chcę, chodzę gdzie chcę, no i... A do tego nikt mi nie przeszkadza. Gdy tylko skończył mówić, zastanowił się chwilę i nagle krzyknął. Znalazłem! Tak, już pamiętam, gdzie ją położyłem. Pobiegł za niebieski śmietnik z papierem i wyciągnął zza niego malutką, pluszową myszkę. Szukałeś zabawki? Zdziwił się kapitan. Tak, mojej najwspanialszej zabawki. Odparł Baltazar. Teraz mogę wyruszyć w dalszą drogę. Baltazar pobiegł przed siebie, trzymając w pyszczku starą mapę i pluszową myszkę. Luna i kapitan nawet nie zdążyli zapytać, gdzie wybiera się tym razem. Wzywała go przygoda, więc nie ma co się dziwić, że zapomniał się pożegnać. Koty są podróżnikami i rzadko kiedy odmawiają sobie kolejnej wyprawy wśród pięknych zakamarków kociego świata. I zapewniam cię, że z perspektywy kota wszystko wygląda zupełnie inaczej.